Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgo chciałbym wrócić do historii nie bardzo odległej, no historii II wojny światowej, gdzie spora część mieszkańców, i to nieletnich mieszkańców, była zmuszona do pracy na rzecz okupanta, ponieważ nie chodzili do szkoły, tylko musieli pracować. Była taka, taka firma w Lesznie na ulicy Osieckiej. Ona się mieściła w budynkach starej fabryki Tomasa, czyli Fabryki cukierków. Budynek stoi, zresztą, do dzisiaj w takim dużym podwórzu jest wiele firm, no ale tam w czasie II wojny światowej swoją filię miała firma Brand Denker z Bremy. Była to firma, która, no tutaj możemy zobaczyć, jest to taki katalog reklamowy tej firmy. Ona mieściła się w Bremie, zajmowała się różnymi, powiedzmy, działami produkcji, ale najbardziej tutaj charakterystyczną było to, że ze słomy i z trzciny robiła różne wyroby. Ja ten katalog dostałem od spadkobierców, Pana Tomasa, dokładnie od pani Opatrny. No, jest to bardzo dla mnie ciekawa rzecz. Jest tutaj taki troszeczkę spis. Tak wyglądały takie, takie kwitki reklamowe z tej firmy. Tak się ta firma, powiedzmy, tutaj reklamowała. I ona robiła takie maty. Te maty były robione ze słomy, były robione koszyki, były, były robione różne wyroby. I możliwe, że czasami w domach gdzieś jeszcze się coś takiego uchowało. Proszę zobaczyć, ten charakterystyczny kształt jest do miski ustępowej czyli te dywaniki które mamy dzisiaj przy miskach ustępowych to one już kiedyś funkcjonowały różnego typu słomianki kosze wiklinowe na, na, na pranie to to jest taki ogólny katalog reklamowy tej firmy Brand Denken i o charakterystyczne koszyki z jakimi chodzimy na grzyby w każdym razie jest to katalog nawet o tego typu fotele i to robiła ta firma o tym, że ta firma funkcjonowała w leśnie, no ja wiem na pewno, ale można się też przekonać, proszę zobaczyć, jest to y, koberta reklamowa firmy Brand Decken w lista Warteland. I ona, jakby to powiedzieć, zatrudniała wielu, wielu Polaków. Y, u mnie się tak akurat składa, że sporo wiem o tej firmie, ponieważ i moja ciocia, i mój wujek, rodzeństwo mojego taty, w pewnym okresie w tej firmie pracowali. Mój wujek, który urodził się w 1928 roku, miał 11 lat w 1939 roku i jak już miał lat 12-13, musiał iść do pracy. Jest takie wydawnictwo, Polskie Państwo Podziemne Wielkopolskie, Wspaniałe wydawnictwo wydane przez Głos Wielkopolski. I w tomie pierwszym możemy zobaczyć, jest tutaj eksploatacja ilustracja przez pracę jeżeli chodziło o Polaków i tu proszę zobaczyć jest ilustracja pokazująca pracowników piekarni i ten mały chłopiec z tym bochenkiem chleba to jest mój wujek to jest wujek Stefek młodszy brat mojego taty i on na początku pracował w piekarni bo dzięki temu no raz że miał pracę i nie, nie był wtedy jakby to powiedzieć wywieziony kto pracował ten miał kartki ten miał jedzenie no a zawsze w piekarni coś się dojeżdżało znalazło, a jak się zrobił już troszeczkę starszy, to właśnie pracował w tej firmie Brand Denken, Denker i oni się zajmowali pozyskiwaniem trzciny wujek mi opowiadał no będąc 14 letnim chłopcem zimą wozami jechali do Osiecznej wjeżdżali powiedzmy no przy plaży na, 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 na teren powiedzmy piaszczysty i tam kosami była wycinana trzcina ta która wystawała z lodu i w takich wielkich balotach wieźli to tutaj właśnie do Leszna na ulicę Osiecką i tam ta trzcina była przetwarzana i z tego właśnie robiono maty Ochronne, takie maskujące do wojska, jak na przykład w okopie stał czołg czy jakieś działo, to ono było poprzykrywane takimi matami, na to były kładzione jakieś gałęzie i było, były to tak zwane maty maskujące. No, jeżeli chodzi o wyroby tej firmy, no tak jak wspomniałem, na pewno gdzieś jeszcze w domach są jakieś kosze, jakieś fotele, jakieś może nawet te słomianki, jakieś elementy. Ja par, jakiś czas temu. Pozyskałem przedmioty ze starego warsztatu szewskiego. Już kiedyś Państwu pokazywałem. Proszę zobaczyć, to są wkładki do butów robione ze słomy. Ten element tutaj który jest, to jest słoma. To jest akurat wkładka rozmiar 44, i bardzo prawdopodobne, że tego typu wkładki były robione na terenie tutaj leszta. One są, o z tej strony, powiedzmy, są pokryte taką tekturą, i jest, to, i jest to, powiedzmy, wkładka do butów robiona z takich materiałów zastępczych. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że jest to ekologiczne, naturalne, ale bardzo prawdopodobne, że właśnie ta firma Brand Denker to robiła. Ona oczywiście miała przedstawiciela w różnych miejscach Europy, bo tak się zdarzyło, że ta firma działała w Bremie, ale w czasie II wojny światowej wykorzystywała tanią siłę roboczą i na pewno dorobiła się na wielu okupowanych terenach. Ta firma, o której mówię, była w leśnie na terenie starej fabryki pana, pana Tomasa, ale miała też swoje przedstawicielstwa w innych miejscach i Sprawdzając w internecie nawet znalazłem parę rachunków tej firmy właśnie z lat 30. z lat 40. Co się z tą firmą stało po zakończeniu II wojny światowej, trudno mi powiedzieć. Znalazłem tylko jakąś firmę Brandt w Bremie, która handluje traktorami. Nie wiadomo, czy jest to coś wspólnego, ale na pewno. W Lesznie Funkcjonowa, funkcjonowała firma Brand Denker. Mamy na to dowód w postaci tej koperty, gdzie mamy tutaj wyraźnie napisane, że to była mechaniczna i ręczna robota, czyli wiele tej pracy było wykonane rękami y, dzieci y, polskich, które musiały na Niemca, że tak powiem, pracować. Mamy wspaniałe publikacje zrobione przez Głos Wielkopolski dotyczące polskiego państwa podziemnego w Wielkopolsce. No i musimy mieć świadomość, że wiele tych firm, które dzisiaj może pod innymi nazwami są przez nas lubiane, to w czasie, w czasie II wojny światowej wykorzystywały polskie dziecko, żeby musiały na ich rzecz pracować. Także nie zawsze wszystko, co niemieckie, powinno nam się dobrze kojarzyć. Dziękuję.